Cześć, witaj na kanale Ćwicz Jogę. Mam na imię Aga i to jest drugi filmik z serii Co robić, żeby mieć płaski brzuch po porodzie. Zajęłyśmy się już oddechem, pokazywałam Wam, jak działa oddech przeponą, która razem z mięśniami dna miednicy obniża się na wdechu i na wydechu wraca do góry. Pokazałam Wam, jak ćwiczyć ten oddech międzyżebrowy. I teraz kolejna rzecz, kolejna część układanki Waszego core, czyli mięśnie dna miednicy. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj na tym filmiku skupiły się na tym, jak je poczuć, kiedy one się rozluźniają, a kiedy aktywują. I najlepsza do tego będzie taka piłka do pilatesu. Nie musi być do końca dopompowana, może być taka lekko miękka. Możecie też usiąść na dużej piłce. Jeżeli nie macie takich piłek, możecie po prostu usiąść na krawędzi krzesła, tak żeby kolana były pod kątem prostym, a stopy pod kolanami. Dobra, więc jeżeli macie piłkę, siadamy na piłce. Może to być też wałek do jogi, który sobie ułożycie wzdłuż maty. Siadając na piłce, rozprowadźcie tak ciężar ciała, żeby był równomiernie na prawą i lewą stronę. Kręgosłup wydłużony, miednica nie pochyla się do przodu ani do tyłu, tylko ogon patrzy w dół. Stąd wyciągnijcie się do góry przez koronę głowy i rozluźnijcie z wydechem. I poczujcie swój wdech i wydech. Teraz co to są w ogóle mięśnie dna miednicy? Mięśnie dna miednicy, ta warstwa głęboka, którą chcemy się zajmować, nad którą chcemy pracować, to najlepiej sobie ją zwizualizować, łącząc palce wskazujące i kciuki razem. Tak wygląda dno miednicy, które teraz, jeżeli przełożymy w poprzek tutaj poniżej kolców biodrowych, to ono właśnie tutaj się znajduje. I mięśnie dna miednicy, tak jak wszystkie mięśnie, przyczepiają się do kości. Z przodu te dwie kości, ten punkt, to będzie spojenie łonowe. Z tyłu kciuki, to jest kość ogonowa. No i po bokach te zagłębienia w kciukach, to są guzy kulszowe, czyli te dwie kości w pośladkach. Czyli dno miednicy jest tutaj pomiędzy tymi czterema punktami i z wdechem ono się obniża i rozluźnia, a z wydechem unosi do góry. Więc można to sobie wyobrazić, ten wydech i aktywację, jako takie podciągnięcie tych czterech punktów do środka i do góry. Więc wdech, one się rozszerzają i z wydechem chcemy je podciągnąć do góry i do siebie. Czyli ruch jest bardziej do środka, do tego punktu pomiędzy nimi, gdzieś tu w środku i w górę. I on jest z wydechem. Okej, więc najpierw, żeby poczuć aktywację, trzeba się trochę rozluźnić. Więc siedząc wygodnie na piłce, poruszaj się do przodu i do tyłu jeszcze raz. Poczuj kość ogonową, poczuj spojenie łonowe z przodu, czyli te dwa punkty, w których doczepiają się do mięśnie dna miednicy. I to samo na boki, poruszaj miednicą, poczuj guzy kulszowe. Możesz zrobić kilka okrążeń. Kiedy już poczujesz, że tam są te cztery punkty, to samo można zrobić na krześle. Wyciągnij się do góry, rozluźnij brzuch, połóż dłonie na udach i zrób kilka głębokich i spokojnych wdechów i wydechów. Rozluźniona szczęka, to bardzo ważne. Nie zaciskaj szczęki, nie zaciskaj zębów. I teraz z wydechem wyobraź sobie, że rozluźniasz się tam w dole i z wydechem na chwilę zostaw to. Pozwól, żeby ta piłka jeszcze głębiej jakby weszła w ciało, całkowicie się rozluźniając. Wdech, wydech. Staraj się rozluźniać powłoki brzuszne przy wdechu, czyli poczuj, że wdech idzie do przodu, do boków talii, może do pleców. Kiedy tu poczujesz ten oddech, zejdź niżej, poczuj go tutaj w dole brzucha. Teraz wyobraź sobie, że chcesz oddychać do swoich pośladków, do piłki. Wdech, robiąc tam duże miejsce. I wydech, odpuszczając. I w
ten sposób dalej rozluźniamy dno miednicy. Teraz, żeby je aktywować z tego, wyobraź sobie, że chcesz zbliżyć te cztery punkty do siebie i do góry. Jak najdalej od piłki. Tak jakby piłka, chcesz uciec od piłki. Wdech i wydech. I idziesz do góry. Od razu też powinien się cofnąć delikatnie dół brzucha, to mięsień poprzeczny, który razem współgra z mięśniami dna miednicy. Wdech i wydech. Staraj się przy tym nie zaciskać pośladków i nie zaciskać szczęki. Okay. Więc jeżeli uda Ci się to poczuć, to masz już drugi element z układanki z Twojego core, tego jak pracować nad brzuchem, żeby on był ładny po porodzie. Kolejna, trzecia rzecz, czyli mięsień poprzeczny brzucha. Widzimy się w kolejnym filmiku. Dzięki.